smakkujaw.pl. Pyszna sałatka z tuńczykiem dla dwojga. Przygotujemy dzisiaj pyszną sałatkę z tuńczyka na kolację dla dwóch osób. Będziemy potrzebowali 15 deko żółtego sera. My już tutaj mamy starty na grubych oczkach. 15 deko tuńczyka. Jest to taka jedna puszka. Zielony groszek, również 15 deko, czyli pół puszki. 15 deko ogórków konserwowych. Mamy tutaj cztery podstawowe składniki, łatwo zapamiętać ilości, które dodajemy, ponieważ ich gramatura jest jednakowa. Potrzebować będziemy również zieloną pietruszkę, pęczek, mamy już tutaj drobno posiekaną. Sos do naszej sałatki zrobimy z 4 łyżek majonezu i 4 łyżek jogurtu naturalnego. Oczywiście będziemy potrzebować również pieprz świeżo zmielony, sól do przyprawienia sałatki i tutaj na talerzyku mamy takie produkty do dekoracji, a więc garść oliwek, one fajnie komponują się z rybą czy z serem. Mamy ogórek pokrojony w plastry, w słupki i dodamy też jajko i kilka gałązek zielonej pietruszki. Przygotujemy najpierw sos do naszej sałatki. Nakładamy 4 łyżki majonezu. Dodajemy 4 łyżki jogurtu naturalnego. I połączymy te oba składniki. Do sosu majonezowo-jogurtowego dodajemy posiekaną natkę pietruszki. Teraz to przemieszamy. I sos już do naszej sałatki jest gotowy. Do miski wrzucamy tuńczyk. O, trochę go tutaj jeszcze te większe kawałki spróbujemy rozdrobnić. O, tyle wystarczy, mogą pozostać takie większe części. Dodajemy groszek, ogórek, starty ser. I lekko teraz te składniki przemieszamy i za moment doprawimy do smaku. Składniki mamy już wymieszane, dodajemy sos. Przemieszamy. Nasza sałatka jest już prawie gotowa. Teraz musimy ją tylko przyprawić solą i pieprzem. Składniki mamy już połączone. Doprawiamy solą, ale delikatnie, ponieważ ser jest dosyć słony, ogórki również są wyraziste w smaku. I dodajemy pieprzu świeżo zmielonego. Troszeczkę
troszeczkę jeszcze więcej. Tyle pewnie już wystarczy. Przemieszamy. Spróbujemy. Sałatka jest po prostu wyborna. Choć sałatka już w tym momencie prezentuje się całkiem ładnie, my ją jednak troszeczkę ozdobimy. Nasza sałatka już jest udekorowana w takie wiosenne kolory i choć zima za oknem sroga, to my dzisiaj wieczorem poczujemy odrobinę wiosny. Życzymy smacznego!